Witam serdecznie wszystkie znaki żywioł ognia, barany, lwy i strzelce. Dzisiaj horoskop właśnie dla Was, kochani. Na wrzesień, czyli na ten miesiąc. No i zacznie się jesień, więc zobaczymy, jakie tendencje, jakie wskazówki pokażą nam karty. Dzisiaj używam kart Tarota i Lenormandza. Kochani, zanim zacznę stawiać karty dla każdego znaku zodiaku z osobna, zapraszam do lajków, czyli paluszki w górę dajemy, do komentarzy, byście wymieniali ze mną energię. Proszę również o zostanie moim subskrybentem, by dostawali Państwo darmowe wróżby na wiele różnych pytań, horoskopy, rytuały. Cieszę się, że Państwo odwiedzają mój kanał. Zapraszam codziennie. I zaczynamy od baranów. Dla barana proszę o wskazówki Tarota na miesiąc wrzesień. Już odwróciły mi się tutaj karty. Więc zobaczmy, co już mi się tutaj pokazało. Barany, jakiś koniec. Koniec jakiegoś ważnego etapu, zaczęcie, transformacja. Zaczęcie, rozpoczęcie nowego etapu w życiu. Odejście od starych spraw. Przemyślenie nowych perspektyw, nowych tutaj jakiejś idei, przeciążenie starymi sprawami, smutek jakiś po zakończeniu czegoś i no też jakaś zmiana ogromna w Waszym życiu we wrześniu. Tak, dziesiątka mieczy i dziewiątka buław, kochani, czyli śmierć, zakończenie jakichś ważnych spraw, od nowa, rozpoczęcie nowych projektów, czy rozpoczęcie czegoś na nowo. Dziesiątka mieczy mówi o smutku, coś Was przygniotło, coś dobiegło właśnie końca, no troszeczkę żal, rozpacz, depresja być może nawet, ale już widzicie nowe perspektywy, patrzycie w horyzont i widzicie coś nowego. Dziewiątka buław, kochani, mówi naturalnie o rezygnacji, zmęczeniu, że coś dobiegło końca, być może jakieś wyczerpanie, rozmyślanie, ale już jest buława, czyli ogień na coś nowego. Kochani, nowa faza w Waszym życiu, podziw, praca z zespołem, bardzo ważna we wrześniu. Sukces w pracy lub w jakimś nowym tutaj projekcie, w jakimś nowym przedsięwzięciu, ale ważna jest praca z zespołem, nie indywidualna, tylko razem, wspólnie, kooperacja, no też radość, budowanie coś stabilnego i szybka zmiana koło fortuny, czyli zmiana na lepsze, kochani. Zmiana na lepsze i być może tutaj nawet mi wypadł sam Król Kielichów, czyli Król Kielichów, zmiana na lepsze, być może jakaś nowa miłość, nowy Król Kielichów, szybka jakaś tutaj walka o związek, zakochanie się, emocje, uczucia, patrzenie sercem, Król Kielichów, który będzie walczył o związek. Kochani, pozytywne przemiany. Koło fortuny mówi, że coś było pod wozem, a teraz będzie na wozie, czyli coś polepszy się dla Was we wrześniu, barany. Jest tutaj bardzo widoczna transformacja, przemiana, zakończenie starego, rozpoczęcie nowego. Radowanie się z tego nowego i budowanie czegoś stabilnego, więc po prostu przemiana jest bardzo tutaj widoczna w Waszym horoskopie na miesiąc wrzesień, barany. Zobaczmy jeszcze dla baranów,
co powiedzą karty Lenormanda. Proszę dla baranów wskazówkę na wrzesień. Proszę dla baranów wskazówkę na wrzesień. Macie jakieś lęki, komplikacje? Wydaje Wam się teraźniejsza sytuacja jakaś bez wyjścia, ale dzięki kontaktom zaczniecie jakieś nowe tutaj umowy. Początek czegoś nowego, kochani. I jakaś szybka akcja, przemiana. Wow, wszystko się potwierdza. Czyli karty Lenormanda pokazują nam również przemiany i rozpoczęcie czegoś nowego. Macie lęk przed zmianami. Równocześnie pragniecie, tęsknicie za czymś nowym. Wydaje Wam się jednak, że skomplikowana sytuacja obecna, którą wydaje Wam się nie możecie zmienić, prawda? Lecz tutaj ważne są Wasze kontakty z przyjaciółmi, ze znajomymi, ze współpracownikami, z zespołem pracowniczym i podpisanie nowych umów, początek nowej fazy, nowych projektów, nowej idei, być może nowego związku, nowego etapu w Waszym życiu. Właśnie wrzesień jest jakimś tutaj bardzo przełomowym miesiącem, jednakże musicie mieć akcję, czyli nie możecie być pasywni, tylko musicie tutaj podjąć jakąś aktywną akcję i być może nowy przyjaciel, nowy mężczyzna poznany lub nowy szef mówi o ważnych, istotnych dla Was zmianach. Prawda? Uważajcie również na fałszywe kontakty, na fałszywych przyjaciół. Zwróćcie uwagę, z kim rozmawiacie, z kim macie do czynienia. Korzystajcie tylko z kontaktów, które są dla Was stuprocentowo szczere i sprawdzone, którym możecie zaufać, barany. Także przemiany, zmiany, akcja, szybkie tempo, koło fortuny, jak i tutaj jeździec, mówią o szybkim tempie zmian we wrześniu, barany. Więc naszykujcie się, kochani, czy to w kwestii zawodowej, czy w kwestii partnerskiej, na jakieś naprawdę tutaj istotne zmiany. Dziękuję baranom i zapraszam lwy. Zapraszam serdecznie lwy. Lwy, czyli żywioł ognia. Zobaczmy, co powiedzą najpierw karty Tarota dla lwów na miesiąc wrzesień. Proszę o wskazówki 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 dla lwów na miesiąc wrzesień. Kochane lwy, rezultaty jakiejś tutaj zasianej, dobrze wykonanej pracy, radowanie się, 10 pentakli, czyli sukces finansowy, zawodowy, szczęście w rodzinie, spełnienie, stabilny związek. Wspominacie coś, nie wierzycie w siebie, nie wierzycie w swoją szansę, nie macie jakiejś wiary, kochani, w siebie. Powinniście uwierzyć w siebie we wrześniu, lwy, ponieważ tutaj będzie jakiś sukces. W kwestii zawodowej przyjdą powoli, ale skutecznie dobre rezultaty. Weźcie szansę w swoje ręce, uwierzcie w siebie, nie wątpcie, nie miejcie już negatywnych myśli. Zmieńcie swoje myślenie, zdecydujcie się, nie żyjcie tylko wspomnieniami, ale również przyszłością, waszymi planami na przyszłość. Wtedy będziecie mieli sukces. Tutaj
Sugerujcie się również swoim rozumem i intuicją. Być może wyjdą jakieś bardzo ważne tajemnice, sprawy w miesiącu wrześniu na jaw, ponieważ jest tu jakaś akcja szybka, zmiana, przemiana, podróż być może i tutaj jakieś ważne sprawy, które czujecie czy intuicyjnie już przeczuwacie. Oczywiście też wiedza, informowanie się. Tutaj wyjdą lub dowiecie się czegoś bardzo istotnego, bardzo ważnego dla przemian i dla sukcesu waszego tutaj finansowego, zawodowego, a może i nawet, kochani, partnerskiego. Jakaś szybka tutaj akcja, zmiana, przemiana, dowiadywanie się, wyjaśnianie różnych tutaj spraw, wzięcie szansy w swoje ręce, stanie się aktywnym, aktywną, myślenie pozytywne przyniesie właśnie tutaj dobre rezultaty waszej pracy lub jakiś piękny, romantyczny związek. Mamy tutaj dla was, czyli kochankowie. Kochankowie stoją oczywiście jako, są kartą romansu, miłości, ale również wyboru. Być może będziecie mieli więcej różnych tutaj jakichś szans do wyboru we wrześniu, ale musicie wziąć tą szansę naprawdę na serio. Nie możecie jej przegapić, nie możecie nie wierzyć w siebie, musicie uwierzyć w swoje talenty, osobowość i będziecie mieli na pewno sukces, ponieważ rezultaty przyjdą powoli, ale bardzo, bardzo pozytywne, dobre rezultaty widzę dla lwów. Zobaczmy jeszcze karty Lenormanda, co uzupełnią, co dodadzą dla lwów na miesiąc wrzesień. Proszę o wskazówki dla lwów na miesiąc wrzesień. Proszę o wskazówki dla lwów na miesiąc wrzesień. Proszę o wskazówki dla lwów na miesiąc wrzesień. Tutaj mamy coś bardzo ważnego, być może jakaś podróż lub wyjazd, który przyniesie bardzo pozytywne, dobre rezultaty, dobry, pozytywny rozwój waszych spraw. Jakieś kontakty przyniosą spełnienie marzeń, jednakże proszę uważać również na ludzi nieszczerych, kto zagrywa z wami nieszczerze, czyli zwróćcie uwagę, które kontakty są dla was ważne, które wam mogą pomóc, lwy, a które są po prostu nieszczere. Ważna podróż, ważny rozwój spraw być może, ważny biznes, ważne jakieś tutaj sprawy zawodowe lub biznesowe przyniosą wam no, bardzo pozytywny rozwój w miesiącu właśnie wrześniu. Spełnienie marzeń, dobre kontakty, ale uwaga też na ludzi być może nieuczciwych, którzy chcą was wykorzystać lub być może oszukać. Tyle dla lwów, kochani. Dziękuję lwom i zapraszam strzelce. Strzelce, zapraszam tutaj na wróżbę Tarota i Lenormanda na miesiąc wrzesień. Co przyniesie miesiąc wrzesień strzelcom? Co nowego dla strzelców w miesiącu wrześniu? O, tyle mi kart wypadło. Król buław, 10 kielichów, 10 mieczy, 7 kielichów, as kielichów, słońce.
As mieczy, 5 mieczy, księżyc, wstrzemięźliwość, 6 monet i 5 kielichów. Wow, dużo kart mi wpadło dla strzelców, więc kochani, strzelce, kochane strzelce, we wrześniu pojawi się u Was jakiś król buław, czyli jakiś mężczyzna bardzo pewny siebie, atrakcyjny, seksowny, aktywny, temperamentny, energiczny. Z nim będziecie mogli założyć jakiś związek uczuciowy, emocjonalny, gdzie naprawdę doznacie szczęścia, ponieważ mamy 10 kielichów, więc będą również emocje wchodziły tutaj w grę, ale również i seksualność, pociąg, chemia, bardzo dobry seks. I tutaj jakbyście odchodzili od starych spraw, które Was obciążały, tak, zasmucały. Tutaj jakbyście właśnie nie mogli się zdecydować na coś, mieli wspomnienia, więcej pomysłów, iluzji być może, ale we wrześniu zapowiada się jakiś początek miłości, początek związku, być może zakochacie się, jakieś uczucia, tu widzę gorące, początek uczuć, emocji, miłosnej jakiejś tutaj historii, która będzie bardzo, bardzo gorąca. Bardzo hot, czyli tutaj król buław i słońce mówią o gorącej, namiętnej, pięknej miłości. Również as mieczy mówi o tym, że zakończyć należy stare sprawy, odciąć, zablokować, zakończyć i zacząć walczyć właśnie o coś nowego. Stare sprawy, które przynoszą Wam obciążenia, ból głowy, blokady, lęki, proszę odciąć, proszę zostawić. I powoli z opanowaniem, z cierpliwością zbudować jakiś nowy związek na po prostu takich wartościach jak dawanie i branie w równej mierze, balansie. Równowadze w dawaniu i braniu, jeśli chodzi o uczucia, miłość, emocje, również inne wszelkie dobra, dawanie i branie w równej, jak to się mówi, w równowadze, czyli w równej mierze. Wyjdźcie proszę z tego smutku, wspominania, lęków, negatywnego myślenia. Powinniście aktywnie tutaj dać szansę nowej miłości i wreszcie zdecydować się, strzelce, na nowy jakiś związek, na nową relację. I także tutaj ósemka kielichów mówi nam o pozostawieniu starych spraw, które nam nie służą, odejście i popatrzenie na słońce, na horyzoncie, czyli nowe perspektywy, nową szansę, tak? Czyli nowy związek, kochani. Tutaj jest szansa związku, nie tylko właśnie, tak jak mówię, uczuciowego, emocjonalnego, ale również seksualnego. Wow, tutaj to już mi wyskoczyła zupełnie karta od razu. Czyli tutaj mamy lis. Uwaga też na jakichś ludzi, którzy ewentualnie są koło Was nieuczciwi, nieszczerzy, kłamliwi, egoistyczni, toksyczni. Wiecie, że być może były jakieś zdrady, oszustwa, które Was właśnie obciążają, bolą. Zostawcie wszystkie stare sprawy i dajcie rozwinąć się nowym tutaj związkom. Obserwujcie, patrzcie, kto po prostu we wrześniu, kto chce Was poznać i dać Wam jakieś szczere, piękne uczucia, jak również dobrą seksualność.
Tutaj widzimy dobry rozwój spraw, pozytywne sprawy przyjdą do Was. Aktywność, akcja i obserwacja, badanie właśnie kto, co, gdzie, jak przyjdzie, pojawi się we wrześniu w Waszym życiu. Jakieś kontakty tutaj, kochani, z jakimiś nowymi osobami, harmonia, seksualność, najwyższy czas, by zakończyć stare sprawy, które Was obciążają, powodują szkody w Waszej psychice czy mentalności i zacząć, kochani, coś nowego. Czyli zakończyć z jednym mężczyzną i przyjdzie mężczyzna następny, który da Wam miłość i seksualność. Kochani, tak tutaj wygląda, że coś nowego dla strzelców, jeśli chodzi o uczucia, ponieważ mamy 10 kielichów, as kielichów, mamy 7 kielichów, czyli jakaś decyzja, mamy 5 kielichów, czyli zastanawianie się, co nam służy, co nam nie służy. Kochane strzelce, jakaś zmiana w uczuciach, w miłości, w związku, w partnerstwie. Obserwujcie, co będzie się działo, kochane strzelce, we wrześniu. Dziękuję serdecznie wszystkim znakom żywiołu ognia i życzę Wam wspaniałego miesiąca września, dobrego rozwoju spraw i powodzenia we wszystkich dziedzinach Waszego życia. Do usłyszenia, kochani, już niedługo.